że za piłką straszną się nie wygrał. Ale mądrze wygraliśmy. Po takim meczu jak dzisiaj, wysoko wygranym, dużo mówi się o zawodnikach ofensywnych, którzy swoją robotę dobrze zrobili, ale również chwała obrońcom za to, że w kolejnym meczu utrzymali zero z tyłu. No tak, kolejny mecz na zero z tyłu to na pewno dodaje nam pewności przed nadchodzącymi meczami ligowymi. Wiadomo, że dobrze i dla ofensywnych zawodników, że strzelają bramki, bo budują swoją pewność siebie, ale jeśli my też nie tracimy w obronie, to też czujemy się pewniej. No tak, dobrze, że najważniejsze, że wygrywamy ostatni sparring 3-0. Fajnie, że udało się strzelić dwie bramki, natomiast nie ma co popadać w chóry optymizm, bo wiadomo, że te bramki są ważne, ale dopiero w meczach ligowych. Ostatnie trzy mecze sparingowe zespół wygrał. Czy to jest taka seria zwycięstw, która może zostać przeniesiona na mecze ligowe? Ja myślę, że tak. Z meczu na mecz czuliśmy się coraz lepiej. I wiadomo, że trzeba to przenieść po prostu na mecze ligowe. Myślę, że akurat ten kulminacyjny punkt właśnie przyjdzie na pierwszy mecz ligowy. No, tego sobie byśmy życzyli i po to pracujemy. Widać, że ta tendencja jest rosnąca i liczymy na to, że ta najlepsza forma dopiero przyjdzie na pierwszy mecz ligowy i cały czas będzie rosnąć. I no tak, ale najważniejsze dopiero będzie za tydzień pierwszy mecz i trzeba udowodnić to i pokazać w lidze, że też potrafimy wygrywać i też seriami. Trenerze, zakończyliśmy dziś zgrupowanie Podbeskidzia przed rundą wiosenną. Czy ta praca, którą pan sobie założył, została wykonana? No myślę, że tak, że to co chcieliśmy, to zrobiliśmy. Wiadomo, że zawsze można coś więcej zrobić, zawsze można jeszcze jakieś tam po drodze spotkać jakieś tam niedogodności, ale myślę, że całokształt jest pozytywny. Popracowaliśmy, przede wszystkim mieliśmy to, co najważniejsze dla nas, zielone boiska, wykorzystaliśmy to i na pewno z tego jesteśmy zadowoleni. Zadowoleni jesteśmy z tego, że wszyscy są zdrowi i to jest dla nas najważniejsze. Dzisiaj takie pewne zwycięstwo na koniec tego zgrupowania 3-0. Na pewno umili to czas przed rozpoczęciem rundy wiosennej. Tak, na pewno cieszy właśnie zwycięstwo 3-0. No, pracowaliśmy, zespół pokazuje, że potrafi wygrywać i to jest jakby najważniejsze. Teraz trzeba to wszystko przełożyć na ligę, bo tak naprawdę to były przygotowania, teraz się zaczyna już cała ta właściwa praca, czyli liga. Byliśmy tu praktycznie całe 2 tygodnie i mieliśmy bardzo dobre warunki do tego, żeby się przygotowywać. Wszystko mieliśmy na miejscu, mogliśmy się lepiej poznać, też bo byli z nami nowi zawodnicy dopiero, którzy dołączyli do drużyny. I także bardzo pożyteczny wyjazd, bardzo pożyteczne zgrupowanie i mam nadzieję, że wszyscy dobrze wykorzystali, to na to się zanosi i cieszymy się, że mogliśmy tu dobrze potrenować. They are my best friends from childhood and we are all the time together when we are in my country. Georgian best player. They are my life, like my brothers. Uh-huh.